zapraszam do szóstej strefy Aqualantis. Przemierzając, proszę Państwa, każdy krok, będziemy wchodzić w głąb historii wspaniałego Królestwa Atlantis. To wiąże się z pewną legendą. Legendą, w której ludzie, zgodnie z którą ludzie żyli tam w pełnej harmonii z otaczającym oceanem. Ten dawał im zarobek. Handlowanie rybami, glonami czy cennymi perłami. Mieli także swojego władcę mórz i oceanów Abydusa, czyli takiego odpowiednika Posejdona z mitologii greckiej, któremu dziękowali za dary, ale jednocześnie prosili o ochronę przed tym nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest woda. Proszę Państwa, sielanka nie trwała wiecznie. Ta harmonia w pewnym momencie się zatraciła. Podobnie jak w naszym życiu, tak w tej legendzie ludzie z czasem stali się coraz bardziej chciwi i wyciągali z otaczającego oceanu coraz więcej i więcej. Władca morski Abydus w pewnym momencie się zdenerwował, chciał ukarać mieszkańców Atlantis i zalał miasto olbrzymią falą. No, ta nauczka jednak nie poskutkowała, mieszkańcy byli sfrustrowani i stali się jeszcze bardziej paserni, jeszcze bardziej zachłanni. No, Abydus postanowił totalnie zalać krainę Atlantis. I tu w zasadzie byłby koniec, ale na szczęście, szczęśliwie miasto zostało odkryte na nowo przez odkrywców, którzy spostrzegli wierzchołki wydobywających się z nadtafli wody. Postanowili stworzyć ogromną stację pomp, dzięki której odpompują wodę z tego terenu, dzięki czemu na nowo odkryjemy Aqualantis. I tą stacją będzie nowy, ultra nowoczesny Double Launch Coaster holenderskiej Wekoma, o której co nieco wspominam. Zatem przyszedł czas, żeby wspólnie się przejechać tym coasterem, który pomoże nam w odkryciu nowej szóstej strefy Energylandii. To my staniemy się odkrywcami. Aqualantis. Double Launch Coaster typu Shockwave to taki coaster, który nie raz, a dwa razy bije nas w fotel dzięki zaawansowanemu technologicznie systemowi wyrzutu magnetycznego. Będziemy mogli także odczuć stan nieważkości. Zgodnie z przedstawioną wcześniej tematyzacją, cała infrastruktura coastera będzie wiązała się z wodą. Ale nie będzie to wodny coaster taki jak Speedwater, czyli nie będzie tutaj uderzenia w taflę wody, nie będzie ryzyka zmoknięcia, nie będzie tarcia, nie będzie woda ograniczała prędkości coastera. Będziemy poruszali się po stalowej konstrukcji, jak widać na zdjęciach, a wokół będziemy mieć stawy, wodotryski, jeziora. Woda będzie dekoracją wokół tego rollercoastera. Trasa, proszę Państwa, dokładnie taka sama, jeśli chodzi o długość, jak w przypadku Zadry. 1316 metrów. Wysokość konstrukcji niecałe 40 metrów, 38,5. Wagoniki będą się rozpędzały do prędkości maksymalnej 100 km na godzinę, ale tak jak wspominałem, podwójny wyrzut. Będziemy mogli także odkryć nową strefę dzięki przejażdżkom łodziami, które będą nas wiodły wokół przepięknych jaskiń wiodących do laguny. Będziemy także mogli się nieco zmoczyć, odkrywając i przepompowując nieco wody, korzystając z kolejnej atrakcji podobnej do bitwy wodnej. To właśnie ta, którą widzimy teraz na zdjęciach. Tańce towarzyszyły, proszę Państwa, ludziom od zarania dzień. Dlatego też nie dziwi stworzony ku czci tańcom disco coaster. Takiego roller coastera jeszcze nie mieliśmy. Proszę Państwa, by odkryć tajemnicę starożytnego miasta, czasami trzeba zanurkować w głębinach oceanu. Stąd też Aqua Jump. Tutaj najodważniejsi zaprezentują zapierające dech w piersiach akrobacje na oczach wszystkich odkrywców. Odkrywając miasto Atlantis, będziemy mogli także odwiedzić dawny główny pałac zatopionego miasta, w którym znajdzie się restauracja. Niegdyś tam to odbywały się bale, dzisiaj będzie to miejsce relaksu i spotkań. A wiadomo, że z każdej podróży trzeba mieć jakąś pamiątkę. I też znajdziemy takie miejsce, w którym pamiątki się znajdą. Tak prezentuje się, proszę Państwa, Aqualantis.